Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w dzisiejszym. Jak widzicie, jesteśmy na plantacji ziołowej, między innymi. Praktyczne zajęcia studiów. Mówiliście, że praktyka, praktyka. Mamy praktykę. W dzisiejszym filmie opowiadam Wam o rucie zwyczajnej. Do czego ona służy? W czym może nam pomóc? Zobaczycie, jak ona wygląda, jak ją uprawiać i do czego stosować. Zapraszam. Ruta zwyczajna. Roślina bardzo ładna. Jak sami widzicie na filmie, ma piękne zielone listki i bardzo ładne żółte kwiatki. Ale jakie są jej właściwości? Co ona rzeczywiście w sobie zawiera? A więc, moi drodzy, zawiera ona bardzo dużo flawonidów, które mają właściwości m.in. przeciwzapalne, przeciwutleniające i detoksykujące. Nie wiem, czy coś Wam ta już nazwa mówi. Rutyna, ruta, coś z tym wspólnego? Tak, jak najbardziej. Ruta i rutyna mają coś wspólnego ze sobą. A mianowicie rutyna, czyli ta nazwa, powstała właśnie od ruty, bo ruta zawiera w sobie między innymi ten związek, który wyekstrahowano z niej, no i nazwano rutyną. Jakie właściwości jeszcze ponadto ma ruta zwyczajna? Jak już powiedziałem, zawiera flawonoidy, czyli ma właściwości, jakie już przedstawiłem przed chwilką. Ale, moi drodzy, zawiera również olejki eteryczne, które mają bardzo dobre właściwości i najczęściej są wykorzystywane w kosmetyce. W kosmetyce, w różnych płukankach, na przykład do włosów, dzięki temu możecie pozbyć się różnych problemów, na przykład jeśli macie jakieś pasożyty, takie jak wszy, lub po prostu poprawić kondycję swoich włosów. Bardzo często właśnie dalej w kosmetycznych zastosowaniach rutę zwyczajną wykorzystywano w różnych kremach. W kremach takich, które są wykorzystywane przez osoby mające problem ze skórą, a dokładnie z pękającymi naczynkami, które są bardzo widoczne, jak jakieś pajączki na przykład na skórze. Więc jeśli jest skóra naczynkowa, bardzo często bywa, że kremy, które wykorzystujecie, zawierają związki znajdujące się w rucie zwyczajnej. Ponadto, moi drodzy, ruta zwyczajna jest też wykorzystywana w różnych lekach i związkach pozwalających na przykład obniżenie ciśnienia krwi. Pozwolą Wam też wspomóc układ trawienny, ale i także i układ moczowy. Jak stosujemy rutę? Jak ona może być wykorzystywana przez nasz organizm? A mianowicie możemy pić herbatki, czyli możemy zrobić napar. Możemy zrobić napar do wypicia, możemy zrobić napar do przemywania lub do płukania, przemywania skóry lub płukania na przykład włosów. Możemy również zrobić nalewki, ale to już oczywiście pozostawiam Wam do decyzji, w jaki sposób chcielibyście tą rutę wykorzystać. Moi drodzy, odnośnie tego, w jaki sposób uprawiamy rutę. Ruta wyrośnie na prawie każdej ziemi. Nie ma z tym jakichś wielkich problemów, też jest odporna na suszę, więc jeśli macie jakiś skrawek ziemi, chcielibyście ją u siebie zasadzić, jest jak najbardziej mile widziana. Ale już Wam mówię, dlaczego jest mile widziana. Bo możemy ją wykorzystać i posadzić na przykład w miejscach, w których mamy problemy z różnego rodzaju owadami lub jakimiś szkodnikami, które nam niszczą nasze uprawy na ogródku. Czyli jeśli mamy takie miejsca lub takie warzywa, owoce, które są natrętnie niszczone przez różnego rodzaju robactwo, możemy posadzić tam rutę i dzięki jej wspaniałym olejkom eterycznym i zapachom, które się ulatniają w trakcie jej kwitnienia i w ogóle jak rośnie w okolicy tych wszystkich miejsc, które chcecie się pozbyć tych owadów, wytworzy zapachy, które pozwolą Wam pozbyć się właśnie ich w tym miejscu, więc dzięki temu Wasze uprawy nie będą miały tych problemów. Ponadto, moi drodzy, jakie są problemy z rutą, jeśli, czy tam przeciwwskazania
dostosowania ruty. To, że ona ma bardzo dużo właściwości prozdrowotnych i leczniczych, jest wykorzystywana w różnych farmaceutykach jako składnik. Trzeba uważać z jej stosowaniem w kilku przypadkach. Na pewno dokładnie kobiety w ciąży powinny unikać ruty ze względu na możliwość poronienia. Ona niestety ma właściwości takie, że może wywołać różnego rodzaju skurcze, a nie chcemy przecież doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy kobieta poroni. Więc lepiej, żeby kobiety w ciąży jej nie używały. Tak samo tyczy się mężczyzn. Panowie, jeśli planujecie mieć dziecko, to też unikajcie stosowania ruty zwyczajnej, bo wasze plemniki dostaną bzika, no i nie będą w stanie zrobić tego, co mają zrobić. Więc moi drodzy, jeśli planujecie dziecko, panowie, nie stosujcie związków zawierających rutę zwyczajną lub nie pijcie po prostu herbatek z rutą zwyczajną. Ponadto ruta zwyczajna może dawać różnego rodzaju uczulenia. Więc jeśli macie różnego rodzaju alergie, zanim zaczniecie stosować rutę zwyczajną, po prostu sprawdźcie, czy nie jesteście na nią uczuleni. Czy nie spożywajcie jej w dużych ilościach, tylko po prostu sprawdźcie, czy coś się dzieje z wami. Tak samo podczas zbierania możecie mieć problemy z alergią na skórną, czyli olejki eteryczne i związki, które znajdują się na kwiatkach i na łodyżkach, możliwe, że mogą też wywołać różnego rodzaju reakcje alergiczne na skórne. Więc zanim zaczniecie ją zrywać rękoma, sprawdźcie, czy czasami na waszej skórze nie pojawiają się bąble. Ponadto, jeśli stosujecie rutę zwyczajną, nie wychodźcie i nie, no może nie wychodźcie, to trochę przesadzone, nie opalajcie się, bo podobnie jak dziurawiec ma właściwości takie, że może fotouczulać. Czyli mogą pojawić się różnego rodzaju problemy naskórne, jeśli spożywacie rutę i ustawiacie się na promienie słoneczne. Więc moi drodzy, ruta zwyczajna. Wiele bardzo pozytywnych właściwości, wiele zastosowań w kosmetyce, między innymi, ale trzeba uważać. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Zaczniecie uprawiać rutę, bo jak najbardziej piękna roślinka, piękny krzew, nawet ozdobnie, ale dodatkowo mając piękny krzewik, który ładnie wygląda, możecie wykorzystać ją do różnych zastosowań leczniczych i prozdrowotnych. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia następnym razem.